Alpha One. Zdrada. Pieprzu na zdrajczyni. Nie denerwuj się. Wszystko będzie w porządku. Walka wywiadów. Młodzi, ambitni oficerowie. Jesteś mieszkańcem powiatu lipskiego? Interesujesz się mediami i chciałbyś pracować z niezależną, mówiącą prawdę redakcją? Mamy coś dla Ciebie! Telewizja Radom przy pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku organizuje staż na stanowisko operator kamery telewizyjnej. W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku lub dzwoń do nas pod numer telefonu 502-475-422. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Serdecznie zapraszam. Piotr Kołodziejczyk, właściciel Telewizji Radom. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest ona poświęcona rekordowej dotacji na wozy bojowe i na sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Tutaj na tych planszach Państwo widzicie 600, dokładnie, żeby mnie to ja mam. Zmniejszył, 675 nowych wozów dla OSP. I to jest, Szanowni Państwo, rekordowa ilość wozów, jakie są przeznaczane w tej jednej tylko transzy dla OSP. A Szanowni Państwo, mam tutaj też konkretne dane dotyczące naszego regionu. Jest tego dużo, więc jest drobnym maczkiem. Muszę wzmacniacze założyć. I tak. Powiat białobrzeski, dwa nowe średnie wozy, to jest Stromiec i Radzanów. Powiat grójecki, Pniewy i Chynów, to są dwa średnie. Później Kozienicki, Gniewoszów, Kozienicki, Kozienice, Nowa Wieś, Mazowieckie, Lipski, Chotcza, Mazowieckie, Przysuski, Potworów, średni wóz. Przysuski, Wieniawa, również średni wóz. Powiat radomski, Jednisk, ciężki wóz. Powiat radomski, Pionki, Sucha, średni wóz. Szydłowiecki, Orońsko, średni wóz. Zwoleń, to jest powiat zwoleński, średni wóz. Powiat grójecki, Goszczyn, średni wóz. Odrzywu, powiat przysuski, średni wóz. Powiat przysuski, Borkowice, Rzuców, średni wóz. Powiat lipski, Lipsko, Krępa, Kościelna, średni wóz. Powiat grójecki, Jasieniec, średni wóz. Powiat szydłowiecki, Chlewiska, Skłoby, średni wóz. To jest 19 wozów nowych dla ochotniczych straży pożarnych z naszego terenu. Co, Szanowni Państwo, plus jeszcze będzie lista wozów dla państwowych straży pożarnych. Ona będzie już też wkrótce. I to oznacza, że setki straży pożarnych otrzymają jedne nowe wozy, a drugie otrzymają wozy od tych, którzy otrzymają nowe wozy, bo jeszcze jest wiele wozów w dobrym stanie, one będą przekazane do tych jednostek, które mają też starsze wozy. Tutaj kierowaliśmy się też taką zasadą przy przyznawaniu tych pojazdów, ilością wyjazdów, bycie w systemie,
tym bezpieczeństwa, jak również brane były pod uwagę działania straży pożarnych z młodzieżowymi drużynami ochotniczych straży pożarnych, co jest też bardzo ważne, ponieważ wychowują kolejne pokolenie wspaniałych mieszkańców naszej ziemi, którzy niosą pomoc bezinteresownie obywatelom. I szanowni państwo, teraz oddam głos pani poseł. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, myślę, że to ważna decyzja ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja, która ma zadanie wspierać nie tylko ochotnicze straże pożarne, ale przede wszystkim system bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Polsce. Ochotnicze straże pożarne to ważny element tego systemu. Niezwykle bardzo mocno wspierają Państwową Straż Pożarną w sytuacjach ratowania życia ludzkiego, ratowania mienia ludzkiego. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno wspiera od początku, od roku 2015 ochotnicze straże pożarne i Państwową Straż Pożarną. To nie tylko wozy są tym elementem, które zdecydowanie poprawia tą i mobilność, i te możliwości Straży Pożarnej. To także wiele środków, które przyznajemy na mundury, hełmy, buty ochronne, na pilarki do drewna, do metalu, na pompy, węże, na cały ten drobny sprzęt, który jest bardzo istotny w sytuacji ratowania życia i mienia. Dlatego dzisiaj bardzo się cieszę, że mamy tutaj ze sobą panów strażaków, którzy mogą potwierdzić tą dobrą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i zapewniamy, szanowni państwo, że będziemy kontynuować to wsparcie zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję. Szanowni państwo, pan minister Suski mówił tutaj o wozach dla straży pożarnych w naszym regionie, co oczywiste, powinniśmy to pokazywać. Natomiast ja mam tutaj planszę dotyczącą całego kraju i porównania 8 lat wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych rządów PO-PSL naszego rządu. Państwo widzicie, to jest ponad dwukrotnie więcej wozów, które trafiły, nowych samochodów, które trafiły do ochotniczych straży pożarnych przez 8 lat. Okresy porównywalne, 8 lat rządów naszych poprzedników i nasze. Twarde dowody, że rzeczywiście ochotnicze straże pożarne są w centrum zainteresowania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, tak przy okazji, rzeczywiście taki wątek unijny. Ochotnicze straże pożarne są ewenementem, można powiedzieć, w całej Unii Europejskiej. Nigdzie w żadnym kraju nie ma takiego zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak właśnie w Polsce. Zawodowa straż pożarna i kilkaset tysięcy strażaków, ochotników, którzy uzupełniają i wzmacniają ten system ochrony przeciwpożarowej, choć doskonale przecież wiemy, że nie tylko o pożary tu chodzi, coraz częściej to są przecież zupełnie inne zagrożenia niż pożary i zawsze strażacy ochotnicy są jako pierwsi na miejscu. Stąd właśnie tak gigantyczne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Trzeba oczywiście także wspomnieć tutaj o roli samorządów. Są z nami panowie wójtowie, burmistrzowie. Bez ich wsparcia finansowego oczywiście ten projekt by się nie udał, ale to także pokazuje, że możliwości finansowe samorządów nie są wcale takie złe, jak się powszechnie sądzi. No przynajmniej jak się kreuje. No właśnie, przynajmniej ci, którzy rządzą w samorządach, a pochodzą z opozycji, cały czas narzekają. Okazuje się, że samorządowcy mają także środki finansowe, żeby te przedsięwzięcia wesprzeć. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ochotnicze straże pożarne to centra kultury w małych miejscowościach, we wsiach. No teraz jak patrzymy na remizy strażackie, świetlice, no to od 7 lat naprawdę poprawiło się bardzo.
nowoczesne budynki, obiekty, z czego korzystają miejscowe społeczności. Jeżeli chodzi o samochody strażackie, to na takim poziomie dotacji rządu jeszcze nie było. No do tych samochodów to 300 milionów złotych rząd dokłada, żeby zakupić te samochody. Proszę Państwa, ale są i inne formy wsparcia na mundury, na hełmy, na buty. Poprawia się skuteczność przy takim sprzęcie, przy takim właśnie oprzyrządowaniu ochotniczych straży pożarnych, poprawia się skuteczność tych jednostek, ale również te właśnie samochody nowoczesne, bo to są samochody nowoczesne, MAN czy Mercedes. To proszę Państwa, jest również bezpieczeństwo strażaków poprawione. No bo znamy przypadki, że jeszcze z lat 80., nawet 70. jakieś samochody były użytkowane przez straże. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokłada starań, żeby w naszym państwie, proszę Państwa, obywatele czuli się bezpiecznie, a ci, co wykonują to właśnie takie nadzwyczajne obowiązki, nadzwyczajną służbę, żeby były dobrze doposażeni. Także no, jest za co dziękować rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I tak dla zobrazowania, to w tej chwili rząd dokłada ponad 50% do każdego samochodu nowego. Tego w historii nie było. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, ta transza, o której dziś mówimy, która została ogłoszona przed kilkoma dniami, to jest swoiste podziękowanie dla druhów ochotników, ochotniczych straży pożarnych. Panowie, serdecznie dziękuję w imieniu Rządu Rzeczypospolitej za waszą pracę, służbę i za wasze zaangażowanie. Szanowni Państwo, ta pomoc jest wymierna i ta pomoc ochotniczym strażom pożarnym się należy. To strażacy ochotnicy są zawsze pierwsi, jeżeli chodzi o ratowanie dobytku, ludzkiego życia, ludzkiego mienia, wypadków drogowych bardzo często, więc to jest swoiste podziękowanie rządu dla druhów ochotników. Ale chciałbym przy tej okazji również podziękować samorządowcom. Są tu z nami starostowie, starosta powiatu kozieńskiego, radomskiego, lipskiego, panom burmistrzom, białobrzeskiego, burmistrzom, wójtom. Szanowni Państwo, bo bez zaangażowania tych samorządów też, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, niewiele by się działo. I tutaj wielkie podziękowania, panowie samorządowcy, dla was za pracę, za zaangażowanie. A my z naszej strony, jako parlamentarzyści ziemi radomskiej, zapewniamy, że nie ustaniemy w tych działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Dla was, dla waszych również mieszkańców, dla waszych społeczności. Bo ta pomoc, jak wspominała pani poseł Kwiecień, w tym sprzęcie codziennego użytku, ta pomoc również, jeżeli chodzi o samochody ratowniczo-gaśnicze, ale to również pomoc infrastrukturalna. Przy infrastrukturze tu większa oczywiście jest rola samorządów, ale z naszej strony jest permanentna i zapewniam, że będziemy dalej pomagać. Szanowni Państwo, specyfika ziemi radomskiej jest naprawdę przebogata, bo to są również tereny nadwiślańskie, to są tereny przy głównych drogach komunikacyjnych. Te jednostki ochotniczych straży pożarnych w zdecydowanej większości są i współdziałają w ramach krajowego systemu ratowniczego, więc tym bardziej jest ważne, abyśmy my, jako obywatele, jako użytkownicy dróg, jako mieszkańcy ziemi radomskiej, czuli się bezpieczniejsi dzięki zaangażowaniu tych gigantycznych środków finansowych. A pragnę Państwa zapewnić, że na tym nie poprzestajemy i pewnie jeszcze będą kolejne bardzo dobre informacje, tak dla druhów strażaków, również dla kół gospodyń wiejskich, bo o tym też nie możemy zapominać, bo często remizy strażackie są dzielone razem z paniami, które tworzą, organizują się lokalnie w ramach kół gospodyń wiejskich. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie, za waszą służbę, za to, że jesteście. Szanowni Państwo, dofinansowanie dla straży pożarnych, ochotniczych i zawodowych to jest jeden z elementów modernizacji polskich służb mundurowych.
bo również jest modernizacja armii, modernizacja policji. To wszystko łączy się w jedną całość bezpieczeństwa Polski i Polaków, bo dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli, a jednocześnie mówili tutaj Państwo o tym, że doceniamy trud, poświęcenie, a również wyrównujemy to, co zostało przekazane, bo strażacy z ochotniczych straży pożarnych i państwowych również byli jako pierwsi z pomocą dla Ukrainy, kiedy tam wybuchła wojna, przekazano dużo sprzętu. Dzisiaj też są zakupy sprzętu, tak choćby jak agregaty prądotwórcze, które tam pojechały, dzisiaj są zastępowane nowymi agregatami. Niedawno też w Kozienicach mieliśmy przekazanie 4 łodzi ratowniczych dla Straży Pożarnej, bo tam jest Wisła, na której też trzeba udzielać pomocy i patrolować. Ale szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o zabranie głosu może któryś z Panów strażaków. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Marcin Łakowski, jestem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiednińsku, a zarazem komendantem gminnym na szczeblu gminnym. Chciałbym podziękować Państwu za wsparcie w uzyskaniu tego ciężkiego samochodu gaśniczego, który na pewno bardzo pomoże w bezpieczeństwie, poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie naszej gminy, a zarazem powiatu radomskiego. Nasza gmina ma charakter też taki, że występuje bardzo dużo terenów leśnych. Wiadomo, wyjazd, zdarzenia na takich terenach łączą się z zapotrzebowaniem środka gaśniczego w postaci wody i dlatego taki samochód, który do nas trafi, dzięki Państwa wsparciu, naprawdę poprawi bezpieczeństwo i myślę, że każdy mieszkaniec gminy Jednic oraz powiatu radomskiego będzie mógł się czuć bezpiecznie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Może któryś z Panów starostów? Albo... Proszę bardzo. To zanim, nie dlatego, że proszę Państwa, się tu wpycham, ale bardzo ważna rzecz, o której do tej pory nie powiedzieliśmy, a która pokazuje, że rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o strażaków nie tylko w tym sensie dostarczając sprzęt, ale także w sensie materialnym. Otóż po latach starań, bo to środowiska przez lata zabiegały o takie rozwiązanie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w konsekwencji także większość parlamentarna przegłosowała dodatek emerytalny dla strażaków ochotników. Około 100 tysięcy strażaków jest w tej chwili już nim objęte. To jest spory wysiłek finansowy. Jeszcze raz podkreślę, że przez lata to środowisko próbowało zabiegać u różnych ugrupowań politycznych o takie rozwiązanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to rozwiązanie przeprowadził i już ponad 100 tysięcy strażaków z niego korzysta. To jest niesłychanie. Dodatkowe wsparcie i uznanie dla tych ludzi, którzy przez jakiś czas poświęcają własny czas, a czasami zdrowie i życie, żeby chronić mienie i zabezpieczać Polaków przed różnego rodzaju niekorzystnymi zdarzeniami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie starosto. Pan starosta. Drodzy Państwo, Państwo posłowie, serdecznie chcieliśmy również przyłączyć się tutaj do podziękowań i złożyć na ręce parlamentarzystów ziemi radomskiej, jak również całego rządu, ponieważ proszę Państwa, tak jak tutaj padło wcześniej sformułowania, że te samochody nowe trafią w tej chwili do jednostek tych najbardziej po prostu zaangażowanych, które są w systemie KSRG, natomiast te samochody używane często trafiają do jednostek, gdzie jeszcze wcześniej samochodu żadnego nie było. Również doświadczyłem w gminie Głowaczów, gdzie samochód po prostu używany trafia do jednostki. Momentalnie jednostka sama jak gdyby zaczyna żyć. W tym momencie pojawiają się momentalnie ochotnicy, tworzy się grono, powstaje zarząd i momentalnie powstają pomysły na to, żeby zagospodarować ten teren i po prostu cieszą się, ponieważ samochód to jest tak jak gdyby to serce, które po prostu powoduje, że ta jednostka zaczyna bić. Także serdecznie dziękuję za to, że te nowe samochody trafią do nas, ponieważ kiedyś trzeba było bardzo długo czekać w kolejce, żeby ten samochód jeden gdzieś do powiatu trafił i trzeba było mocno zabiegać. Natomiast w tej chwili, proszę Państwa, kolejne samochody już na teren powiatu kozieńskiego, mogę potwierdzić, trafiają i bardzo za to dziękujemy. Mam nadzieję, że właśnie nie koniec będzie na tych naszych prezentach, że kolejne jakieś prezenty będziemy mogli otrzymać, a myślę, że to służy dla bezpieczeństwa całego naszego terenu, a strażacy, tak jak było powiedziane, są właśnie też tym głównym, jak gdyby takim
elementem inspiracji i integracji na terenach wiejskich i miejskich. Także serdecznie za to dziękujemy. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowny panie ministrze, szanowna pani poseł, szanowni panu posłowie, samorządowcy, drodzy druhowie. Dla nas to, dla gminy Jednic, ale w ogóle dla subregionu radomskiego to bardzo ważny moment i bardzo ważna chwila. Przede wszystkim ważna dla mieszkańców subregionu radomskiego. Mówimy tutaj o nowych samochodach ratowniczo-gaśniczych, samochodach specjalistycznych. Wiele samochodów średnich, jeden ciężki do gminy Jednic. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie wszystkim tutaj państwu podziękować za to wielkie wsparcie, ale podziękować też druhom strażakom, wszystkim druhnom i druhom za to, że dbacie o bezpieczeństwo wszystkich tutaj mieszkańców. To też mieszkańcy czują się bezpiecznie, jeżeli jest nowy sprzęt, a mamy bardzo dobrze wyspecjalizowanych właśnie druhów strażaków. Przechodzą ciągle nowe szkolenia, nowe badania. Samorządy jako gminy wspieramy właśnie na każdym kroku naszych druhów strażaków, bo nie tylko gaszą pożary, ale również biorą udział w różnych uroczystościach, świętach patriotycznych, ale tych gminnych, które są bardzo ważne, chociażby jak dożynki, ale również służą mieszkańcom w każdym aspekcie. To właśnie druhowie strażacy na przykładzie jednej gminy, czy drugiej, czy samorządu są właśnie takimi osobami jak żołnierze. Tutaj właśnie Wojska Polskiego, bo oni są naszymi żołnierzami. To my dzwonimy wtedy na numer alarmowy i oni właśnie jadą do akcji, ale mają czym jechać. Życzę przede wszystkim wszystkim, żeby te samochody służyły przede wszystkim jak najmniej wyjazdów, żeby było. A jeżeli oni będą, żeby umieli też strażacy tym samochodem dobrze dojechać, ale również i pomóc mieszkańcom w razie zagrożenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję raz jeszcze całemu tutaj rządowi Prawa i Sprawiedliwości, wszystkim tutaj właśnie parlamentarzystom ziemi radomskiej za to wielkie wsparcie. Cieszymy się i dziękujemy za te właśnie deklaracje i za to, że właśnie jest pewien etap pewnych konsekwencji, jeżeli chodzi o pewne działania, które są bardzo istotne, bardzo ważne dla nas, dla samorządowców, bo możemy wszystko to wtedy w pewien sposób możemy układać i wspólnie możemy zgrać, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które są bardzo istotne dla mieszkańców, nie tylko strażaków, ale również dla całej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni państwo, szanowny pan... Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego. Ja, reprezentując społeczność powiatu białobrzeskiego, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj obecnym parlamentarzystom za wsparcie, szerokie wsparcie, bo to nie tylko dofinansowanie nowych wozów strażackich, ale także trwające nabory w ramach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnych właśnie na doposażenie w te wyposażenie, o którym wspominała tutaj pani poseł, ale także doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. My na dole w społecznościach gminnych, powiatowych odczuwamy to wsparcie i rzeczywiście tutaj kolega Krzysztof, starosta Kozienicki, wspominał, że kiedyś otrzymanie jednego wozu na teren powiatu było dużym wyzwaniem. Dziś trafia po kilka sztuk samochodów na teren powiatów i rzeczywiście ten tabor jest ciągle wymieniany i doposażany. Przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa, czy to w ruchu drogowym, czy terenów leśnych, których na terenie powiatu białobrzeskiego także mamy sporo. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście prosimy o więcej. Jak zawsze. Któryś z panów. Proszę bardzo. Szymczak Ireneusz, wójt gminy Pniewy, państwo parlamentarzyści. Drodzy państwo, kolejny wóz dla gminy Pniewy. Przypomnę, że wcześniej w gminie Pniewy mieliśmy pojazdy muzealne z lat 80. Najpierw OSP Konie, teraz OSP Kruszew, jednostka w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Bardzo dziękuję za pomoc, za wsparcie. Jestem na tej sali jedynym wójtem z powiatu grójeckiego. Muszę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera gminy bez względu na sympatie polityczne. Aż 4 gminy z powiatu grójeckiego dostaną nowe wozy bojowe. Zwiększy się bezpieczeństwo. To są dobre zmiany dla mieszkańców takich małych ojczyzn jak gmina Pniewy, jak powiat grójecki. To są dobre zmiany i dotrzymane obietnice wyborcze, za co serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję. Któryś z panów jeszcze chciałby? Któryś z panów? A może państwo mają jakieś pytania? Krzysztof Kozara, wicestarosta powiatu radomskiego. Szanowni panowie ministrowie, państwo posłowie,
drodzy koledzy samorządowcy. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych z regionu radomskiego otrzymuje nowy sprzęt, jakże ważny w bieżącej pracy i działalności tych jednostek. Ważnym i bardzo może ważniejszym od tego momentu elementem jest pewność i bardzo dobra współpraca, którą my jako samorządowcy możemy dzisiaj potwierdzić. Jeśli w naszych budżetach znajdą się zabezpieczone środki na sprzęt strażacki, to zawsze rząd Prawa i Sprawiedliwości, nasi parlamentarzyści dotrzymują słowa, aby dołożyć środki zewnętrzne, aby te wozy bojowe znalazły się w naszych jednostkach. To jest tak zwane serce jednostki, moment, w którym ona uzyskuje jakby dodatkowe bodźce do bieżącej działalności i wszyscy to widzimy. Ważnym też elementem jest to, że te ważne i piękne prezenty w postaci wozów bojowych trafiają do jednostek, które są też w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ponieważ często służą pomocą i ratują życie w wypadkach drogowych. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu parlamentarzystom, rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że jakże ważne elementy naszych społeczności, ochotnicze straże pożarne, mogą liczyć na wsparcie, uzyskują tą pomoc i dzięki temu cała społeczność lokalna uzyskuje dodatkowe bodźce do aktywności, do tego, aby cieszyć się i móc działać wspólnie na rzecz lokalnych społeczności. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Zbigniew Ostrach, powiat lipski. Państwo parlamentarzyści, panie ministrze, druhowie strażacy, szanowni państwo. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby dwa wozy bojowe trafiło na teren naszego powiatu, powiatu, który znajduje się na rubieżach województwa mazowieckiego. To dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości, dostrzegając ogromne potrzeby w tym zakresie, doprowadził do tego, że mogliśmy dwa samochody jednocześnie otrzymać. Powiat lipski to powiat, który leży w pewnej części przy Wiśle, a więc te zdarzenia realizowane przez strażaków mają bardzo specjalistyczny często wydźwięk. I ten wóz, który otrzymała w tej chwili OSP Stymienicy, mam nadzieję, że będzie przyczyni się w dużej mierze do poprawy jakości zabezpieczenia właśnie tych wszystkich akcji związanych ze zdarzeniami powodziowymi. Jednocześnie te samochody w jakiś sposób są nagrodą dla jednostek, które do tej pory wykazywały się dużą odpowiedzialnością przy likwidacji różnego rodzaju szkód, przy zabezpieczaniu wałów powodziowych, czy zabezpieczaniu różnego rodzaju akcji na drogach, czy to krajowych, czy wojewódzkich, czy po prostu gminnych. Tak jak tu było wielokrotnie powiedziane, strażacy są tą policją, tym pierwszym ogniwem, który jest powiadamiany, kiedy dzieje się coś złego. I mam nadzieję, że te właśnie pojazdy dla OSP w Tymienicy i dla OSP w Krępie Kościelnej, no, na naszym powiecie na pewno w jakimś stopniu podniosą jakość bezpieczeństwa. Za to wszystko rządowi Prawa i Sprawiedliwości i Państwu tu parlamentarzystom bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo, że będą następne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, my doceniamy ogromny wkład pracy i poświęcenie strażaków. To nie są prezenty, to jest po prostu potrzeba. No i to jest podziękowanie za pracę na rzecz bezpieczeństwa naszych rodaków, a bezpieczeństwo naszych rodaków, bezpieczeństwo Polski jest priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, już mówcy wszyscy zebrali głos. Ja mam pytanie. Czy pracownicy spółek Skarbu Państwa mają obowiązek finansowego wspierania partii Prawo i Sprawiedliwość? Pytam dlatego, że tylko od początku roku między innymi członkowie zarządu, na przykład Enei, wpłacili 370 tysięcy złotych właśnie na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma takiego obowiązku. To są dobrowolne datki. Taki obowiązek występował do niedawna w Platformie Obywatelskiej, bo tam w instrukcji finansowej było zawarte, że od zajmowanych stanowisk mają wpłacać na konto partii 10%. U nas nie ma takiego obowiązku. To są, jeżeli wpłaty, to dobrowolne. Ja mam pytanie.
Tutaj jeden z panów wójtów powiedział, że macie teren leśny i że tutaj ten ciężki wóz no jakby pomoże bardzo w gaszeniu ewentualnych pożarów. No ale ja nie jestem zawodowym strażakiem, ale wiem, że lasu też tak łatwo jednym czy dwoma wozami się nie da ugasić. Czy też ewentualnie będziecie państwo występować na przykład o jakieś lotnicze środki gaśnicze, tak nie wiem, samolotu, jak na razie, jeśli chodzi o lotnicze, to są zawodowe straże pożarne, natomiast każdy ciężki wóz ma duży zapas środków gaśniczych i dojeżdżając na tereny leśne, po prostu tam ma możliwości większe niż średnie i małe wozy, a też poruszanie się po ciężkim terenie właśnie ciężkich wozów jest łatwiejsze. Te małe, lekkie wozy czasem nie mogą tam wjechać. Natomiast rzeczywiście, szanowni państwo, to jest duża pomoc, a to nie jest jedyny przecież wóz w powiecie. To jest kolejne samochody, które będą mogły dojeżdżać. No jak słyszycie państwo, jak jest jakiś pożar, to bierze w gaszeniu udział 6, 7, 8, czasem i więcej wozów, jednostek z wozów strażackich z jednostek, co pokazuje, że to jest po prostu synergia, że oni wzajemnie się wspierają. Każdy wóz to jest podniesienie bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o leśne sprawy, to z doświadczenia. Pan poseł Leśnik. Proszę państwa, sytuacja pożarowa w lasach jest dobra, można powiedzieć, dlatego że nie ma pożarów. To znaczy jest duża liczba pożarów, ale są małe, średnia powierzchnia tego pożaru jest mała. Świadczy to o dużej skuteczności właśnie straży pożarnych. I do pożaru, to pan już tam w pytaniu zasygnalizował, jest potrzeba, żeby jak najszybciej dojechać do tego pożaru. Więc ochotnicy, dysponując dobrym sprzętem, błyskawicznie, oni są blisko, bo są rozrzuceni po całym kraju, po terenach leśnych również, wioski są, i błyskawicznie dojeżdżają do pożaru. Jeżeli pan wspomniał też o lotniczym gaszeniu pożarów, to co roku właśnie Lasy Państwowe mają samoloty do dyspozycji, którymi w sytuacjach tak ekstremalnych, kiedy by samochód nie mógł dojechać, reagują i samoloty gaśnicze włączają się do akcji. Także jest bardzo mała powierzchnia pożaru, średnia. I świadczy to dobrze o skuteczności straży pożarnych, które działają na naszym terenie. I właśnie te nowe samochody, one zapewniają błyskawiczny dojazd do miejsca pożaru i opanowanie tego pożaru. Dziękuję bardzo.